Dzisiaj w Ewangelii słyszymy piękne zdanie Jezusa z 17 rozdziału. Jezus modli się do swojego Ojca i mówi: Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi, przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. Jana 17:4. Może nam się wydawać często, że jeżeli my. Określimy jakiś konkretny czas dla Pana Boga, typu moja modlitwa osobista dzisiaj rano przez pół godziny. Później może jakaś forma tradycyjnej modlitwy, koronka, ruszaniec, 15, 15.30 wieczorem, msza święta, no i rachunek szumienia, pacierz wieczorny. To to jest nasze otoczenie chwałą Boga, Trójcy Świętej, Ojca, Syna, Ducha Świętego. Ale idąc za myślą Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, to otoczenie chwałą na ziemi Ojca będzie znaczyło, że wszelkie dzieło, które daje nam Bóg do wykonania, czyli de facto powołanie, jest otoczeniem chwałą. Można by było powiedzieć, że w pierwszej kolejności to należy rozumieć jako otoczenie chwałą Boga. Bo można wydzielić panu Bogu czas, ale to będzie tak jakby, że ten wycinek czasu daje panu Bogu. A co zresztą? Co z naszym życiem? Przecież nasze czyny mają Boga uwielbić. Intencja. Wzbudzenie w sobie intencji to jest klucz do właściwego podejścia do tego fragmentu, do tego cytatu z Ewangelii. więc, Panie, przywiązuję do mojego dzisiejszego zadania, do mojej e, zadania wynikające, wynikającego z powołania czy z racji stanu, przywiązuję intencję, aby Ciebie uwielbić. I znamy to w duchowości na przykład ignacjańskiej, ad. Majorem Dei Gloria, na większą chwałę Bożą. Cytat na dziś znamy, a jak jak strzelisty. Panie, czynię to dla Twojej chwały. Panie, czynię to dzisiaj, aby Ciebie uczcić. Niech to będzie dzisiejsza nasza, moja Twoja modlitwa panie czynię to dla twojej chwały. I w komentarzu napiszcie, co może dzisiaj, konkretnie dzisiaj, co będziesz robił jakąś jedną czynność. Napisz, ofiaruję dzisiaj w intencji uwielbienia Boga, aby uwielbić Boga. Na przykład dzisiejsze moje bycie w pracy ofiaruję, aby uczcić Pana Boga uchwiałonego, pięknego dnia.